przy krawędzi tego stołu, wejdzie. Ponieważ, tak jak wspomniałem, będzie podwódcem, a wtedy wystarczy się tylko obracać się, wejście tam mniej niż 20 minut. To też jest chwila dla Was na zapoznanie się ze całą ekspozycją oraz aplikacją Iskry Niepodległej. I jedno takie obostrzenie podczas wystawy, proszę nie przekraczać tej linii. Ekran będzie się poruszał i z powodu bezpieczeństwa chcielibyśmy, żeby ktoś się tam znalazł nie do lepiej odległości. I to są właściwie takie najbardziej istotne informacje, także mam nadzieję, że będzie Państwu się podobało. I wydaje mi się, nowe obiekty w centrum pola. Skanuję. Skanowanie zakończone. Potencjał wysoki. Poziom energii ponadnormatywny. Widzimy wyjątkową kumulację wszechstronnych talentów i ciekawych osobowości, które chcą poznać tajniki polskiego potencjału. Zapraszamy. Walka o wolność to główny wątek waszej historii. Interesujący fakt. W 1918 roku Polska odzyskała niepodległość. Sześciu liderów postawiło na wspólny cel. Niezależne państwo. Mimo dzielących ich poglądów, zrozumieli potrzebę współpracy w obliczu zagrożenia. Cel osiągnięto. Odbudowa zrujnowanego państwa wymagała ogromnej pracy i uwolniła nadzwyczajną energię Polaków. Źródłowy przekazywany był z pokolenia na pokolenie. Mimo II wojny światowej i pół wieku komunistycznej dominacji. W 2018 roku świętowaliście stulecie odzyskania niepodległości. Obchody wyzwoliły w was pozytywną energię. Kolejne stulecie należy do was.